Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na przedstawienie, na analizę pokrótce partii z Mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych. Jan Krzysztof Duda grał tę partię z Antonem Demczenko, bardzo silnym rosyjskim arcymistrzem. Wprawdzie ten ranking tego arcymistrza to 2,531, ale to jest najsłabszy ranking jego z trzech możliwych. On ma tam 2,650 grubo, więc nie byle jaki zawodnik. No ale przejdźmy do tej partii, a przy okazji też gratulujemy Mistrzostwa Europy Jankowi. No był faworytem oczywiście i nie zawiódł. Przejdźmy do tej arcyciekawej partii. Na szachownicy powstały aż trzy hetmany, no i działo się naprawdę ciekawie było, i też pozycja była niezwykle nietypowa. Przejdźmy już do analizy. Po E4, E5 skoczek zagrał na F3, skoczek na C6, goniec na B5. Partia hiszpańska na szachownicy. Janek grywa również. Janek chyba w ogóle bardzo dużo różnych debiutów grywa. A6, goniec na A4, posunięcie D6, posunięcie C3, goniec D7, czyli na spokojnie czarne. Tutaj sobie ustawiają figury Roszada ze strony białych i ruch G6. Co ciekawe, taki ruch jest bardziej takim ruchem nie w Hiszpance, tylko bardziej w królewsko-indyjskiej, w takich indyjskich schematach. Tutaj goniec na G7 oczywiście się pojawi za moment. Po ruchu D4 jest goniec G7. Mi się osobiście to. Podoba taka pozycja czarnymi. H3, aby ograniczyć gońce, zawsze taki ruch wyczekujący, jest spoko. Posunięcie H6, czarne, zobaczcie, robią dokładnie to samo, by ten goniec skoczek mógł nie wskoczyć prawdopodobnie. Wieża E1, skoczek na E7, tu się wszystko ładnie zazębia, wszystko się trzyma. Goniec na E3, normalna sytuacja. B6. No, ten ruch jest dla mnie nieco niezrozumiały, powiem szczerze. Nie rozumiem tego posunięcia. Wybaczcie, nie potrafię wam go wyjaśnić. Wydaje mi się, że to jest strata tempa. Według mnie należało zrobić roszadę, No, ale coś arcymistrz może widział, czego ja nie widzę, albo w ogóle nie wiem o co chodzi. Dobra, jedziemy dalej. Posunięcie D5. Bardzo ładny ruch z tego względu, że poskoczek A5 jest wymiana gońców. A ta wymiana gońców z punktu strategicznego jest dobra dla białych, ze względu na to, że mamy tutaj pionki centralne w centrum. Jak to zabrzmiało? Pionki na białych polach w centrum może w ten sposób. No i ten goniec z C8 nie jest w stanie nas tutaj atakować w przyszłości, więc to jest na pewno dla plus dla białych, na plus dla białych skoczek zagrywa z F na D2, tutaj widzimy ograniczenia skoczka, B4 będziemy szykować na pewno. Z tego miejsca od razu czarne uderzyły ruchem F5, na co F3 trzeba zagrać raczej, żeby przytrzymać pionka. Posunięcie 4, goniec F2, i widzimy teraz ta struktura pionów jest już bezpieczna, z tego względu Względu. Jeszcze raz powtórzę, że nie ma gońca białopolowego, który w przyszłości ma tutaj akcję, czyli bicie na h jeżeli to przygotujemy. Tego teraz nie ma, więc białe mogą sobie tutaj spać. I stać spokojnie, że tak powiem. G5, posunięcie C4, na co tutaj czarne odpowiedziały skoczkiem na B7, skoczek C3 i H5. No, ja bym tutaj raczej czarnymi zagrał A5. Jest to ruch taki, który trochę przeszkadza w ataku na skrzydle, bo jeżeli byśmy zagrali A3, to jest ruch A4. No i ten ruch paraliżuje trochę te dwa pionki, więc trzeba by było to przygotować takim manewrem B3, A3, B4. Trochę czasu to zajmuje, ale jest to skuteczne. No cóż, ale czarno zagrały H5. Nie wiadomo dlaczego, znaczy dlaczego. No chcą atakować, wiadomo. Kto pisze ten lepszy. Na co Janek oczywiście odpowiada ruchem B4, bo tak trzeba. Trzeba wstawić skoczka i próbować grać ruch C5. Roszada. To się zawsze łatwo mówi w analizach, ale pamiętajmy, że jak się gra w szachy na żywo, no to to zupełnie jest inna bajka. No i to jest ta, te, takie mistrzostwo, żeby dobrze rozgrywać partie i dobrze te ruchy przestawiać. Polecam, jeżeli ktoś nie spróbował tej, tej, tej przyjemności, że tak się wyrażę, gry na żywo, polecam zagrać i wtedy na pewno się troszeczkę niektórym zdaniem może zmienić. Oj, jak on tam słabo zagrał, o, jakie to było proste. Spróbujmy zagrać sami, moi drodzy, a na pewno zobaczymy, jak to smakuje. Skoczek zagrywa na b3. Skoczek zagrywa na D8 i C5 od razu. Ten skoczek tutaj, wiadomo, że chce się przemanewrować i spróbować akcji na skrzydle królewskim. Ach, te strzałki krzywo latają. Wieża B8 zagrały czarne, na co Janek odpowiedział C6. Ha, ciekawe posunięcie, bardzo zamykające pozycje. Hetman C8 zagrać raczej musi. No i teraz, moi drodzy. Janek tutaj przyzwyczaił nas do pewnego rodzaju posunięć i zagrywa to również w tym momencie. Bardzo ciekawy ruch i też y, muszę powiedzieć, że to jest ruch normalny, to znaczy normalny i logiczny, może w ten sposób. Jest to ruch... Haha, Król f1. E, dlaczego ten ruch jest normalny, logiczny i w ogóle o co chodzi? Król przede wszystkim ucieka do obozu, bo zobaczcie, że czarne będą tutaj przy, szturmować, białe i w zasadzie nie ma za bardzo jak się przed tym bronić. Jedyna chyba słuszna droga to jest ucieczka. Można tak zrobić. Zobaczcie, że pionki bardzo tutaj bronią króla, więc król tutaj na środku czy na C2 będzie naprawdę bezpieczny, no więc z tego też miejsca pewnie taki plan. Skoczek F7, król zawędrował na E2, skoczek na G3 i król na D2. Zobaczcie, król zrobił trzy ruchy z rzędu, skoczek na H6, hetman E2, no to takie przegrupowanie troszeczkę figur, przy okazji konsanie pionka, posunięcie G4, posunięcie a4, goniec f6, czyli tradycyjne takie manewrowanie figurami, aby coś tam zadziałać. Króce 2 sobie uciekł. Jeszcze raz król f7. Zobaczcie te króle tutaj w zamkniętych pozycjach robią rajdy. No i to jest myślę, że dobry sposób na grę w jakimś stopniu. Na pewno każda partia, analiza partii uczy nas czegoś nowego nawet w takim minimalnym stopniu. Warto to robić. Zawsze to powtarzam, będę powtarzał aż do znudzenia, więc no i dobra, po król f5 tutaj Lepień ze strony białych posunięcie A5. Zobaczcie, jak ta struktura pionów się świetnie ułożyła. Skoczek zagrywa na B1, czyli manewry. Ten skoczek prawdopodobnie gdzieś na C4 może wylądować. Goniec na H4, na co białe, odbiły tutaj. Goniec wybił na F2. Herman F2. Ja tak mocno się nie zagłębiam w te posunięcia, jak zauważyliście zresztą, dlatego że to są ruchy bardzo dobre z jednej i z drugiej strony, nie ma jakichś szalonych błędów, więc na razie nie ma co też mocno się pewnie zagłębiać w te, w te posunięcia. Po biciu na G4 wieża zagrywa na H1, no to wieża H8, wiadomo czarne, jedyna wolna linia będą próbowały coś tutaj działać, skoczek z jedynki zagrał na D2, król G7 troszeczkę bliżej, no to wiadomo, tam blice rządzą się swoimi prawami, skoczek na C4 i te skoczki, Tutaj są ustawione wyśmienicie, z tego względu, że zobaczcie, skoczki atakują bardzo ważne pola. Gdyby tu były dwa gońce, no dwa białopolowe gońce może rzadko się zdarzą w partii, ale jeden polowy goniec na pewno nie miałby tutaj życia, bo pionki by go blokowały. Skoczki są zdecydowanie sprytniejsze. I ruch G3 Hetman E2. Zobaczcie moi drodzy, co to jest za łańcuch pionków. Jak to naprawdę imponująco wygląda i rzadki widok na szachownicy, trzeba przyznać. No i teraz niech nas nie zmyli tutaj ten układ to, y, znaczy tak, silnik pokazuje remis, ale silnik zawsze znajdzie remis w takiej pozycji, znaczy nie zawsze, w tej akurat znajduje y, i y, pewnie dlatego, że nie widzi tutaj jakichś takich przełomów, ale człowiek przełom zawsze tutaj znajdzie, tym bardziej, że są skoczki na szachownicy. Skoczek zagrywa na F7, król C3 do ataku oczywiście, man <gryman> D8 no i teraz Janek zagrywa ruch, który zagrać raczej trzeba w pewnym momencie, jest to posunięcie Skoczek bije A5. Oddać figurę trzeba. Jest to w zasadzie oddanie figury bez żadnego ryzyka. Pionek wybić, no, ofiarę trzeba przyjąć. I są dwa wolne pionki. No, wiadomo, że te pionki będą chciały tutaj zrobić karierę. Wieża zagrywa na H2, skoczek na B7 i Hetman C8. No, właśnie, ten ruch nie do końca chyba jest najlepszy. Tutaj Janek mógłby spróbować teraz zbić tę wieżę i po wybiciu zagrać na przykład wieżę H1, ale tutaj silnik widzi lepsze, że tak powiem, opcje. Dla, dla białych należało przede wszystkim teraz spróbować Hetman H4, czyli bardziej nacisnąć na tej linii. Wierzą, raczej byśmy musieli teoretycznie uciec i na przykład Hetman H5. Ja się przyznaję bez bicia, że wolałbym grać to białymi. Ze względu, że mam tutaj opcję, mam po prostu opcję, szczególnie że gram, to bli yy, yy, szczególnie, że gram blica. Yy, no i teraz po Hetman H5, tu prawdopodobnie czarne mogą planować jakiś skoczek i jakieś tam próby yy, zapewne tutaj yy, wybicia na F3. Yy, no ale silnik lubi pozycje yy, czarnych, zdecydowanie. Ale ja lubię pozycje białych, jak patrzę ludzkim okiem, bo widzę proste ruchy. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej, o tej na przykład sytuacji. W partii było inaczej. Hetman C8, jak już wspomniałem, posunięcie A5, i na to się tutaj czarne zdecydowały wybić na B7 pionek. Wybił Hetman, wybił i król B4. No, król wędruje mocno, ale król się tutaj dobrze trzyma i dobrze komponuje. Zobaczcie, układ sił jest teraz zupełnie różnorodny. Mamy wieżę za dwa skoczki, ale tutaj Pionek może tutaj zrobić niestety krzywdę. Skoczek zagrywa na E7, wieża z H na C1. Ta wieża tutaj już nic za bardzo nie zrobiła. Hetman A7, jakaś tam próba po diagonali, coś tam się może dziać, ale czujnie, wieża A2 to jest takie zobaczcie, arcymistrzowskie zagranie z tego względu, że tu wieża się dobrze z Hetmanem trzyma, wieża przede wszystkim musi myśleć o tyłach swoich tutaj, a nie tylko o tym pionku, który chce dojść do pola przemiany, no skoczek zagrał na G6, myślę, że ruch zbędny, aczkolwiek tutaj czarne na pewno planowały koń H4 Hetman C4 i zobaczcie, że tutaj już jest na C7 niestety bardzo zatruty pion, znaczy nie zatruty tylko do wzięcia, bardzo słaby pionek to miałem na myśli, Hetman zagrywa na E3, posunięcie A 6, no i Hetman wrócił na A7. No więc tutaj Janek wybił na C7, po prostu szach nastąpił. Hetman C4 z powrotem, Hetman z powrotem. No nie jest łatwo. I król A5. Bardzo sprytne zagranie z tego względu, że król w ogóle robi niesamowitą karierę w tej partii. Nie można do tego króla się kompletnie dostać. Nie ma jak go zaatakować, a pionek B6 idzie. Hetman zagrywa na E3, na co jest właśnie B6, skoczek na H4. Troszkę ten atak jest spóźniony. Janek od razu zagrywa A7 do pola przemiany. Skoczek na F3 taktyka. Wiadomo, zbić nie wolno, bo tutaj jakieś opcje jeszcze jakieś są wybić. Jakieś zamieszanie tutaj się dzieje. Janek dorabia hetmana na polu A8, skoczek D4 niby skoczek gdzieś tam coś może poszaleć, ale jest B7, posunięcie F3, B8. Trzy hetmany na szachownicy bardzo rzadki widok. E, to znaczy no, no rzadki widok w zasadzie Trzy hetmany na jeden e, Tutaj niby pionki jakieś się doprowadzają za moment Ale to nie takie łatwe No i moi drodzy w tej pozycji Janek zagrał Hetman G8 Król F6 Hetman A na F8 w tej sytuacji czarne się poddały ze względu, no już na nieuniknione tutaj opcje matowe, ale dosyć fajnie wygląda ta pozycja i można tutaj spróbować swoich sił poszukać również mata, też w sześciu posunięciach można zatrzymać materiał, spróbować swoich sił. Moi drodzy, to jest dosyć łatwe, bo to wszystko wchodzi z szachami. Hetman mógłby zbić na f7, król f7, szach, król g6, hetman g8. Hetmany robią robotę. Tutaj król h5, hetman h 7 takie rzeczy daleko trzeba widzieć. I co po Hetman H6? Jak sobie poradzić w tej sytuacji bardziej dla osób początkujących? No, tutaj jest dosyć łatwe. Hetman G6, król 4 i MAT. No, ale pozycja sko skończyła się w tym, w tym momencie. Partia ładna. Jeszcze raz gratulacje, Janku, za Mistrzostwa Europy. Trzymamy kciuki za Mistrzostwa Świata. Dzięki serdecznie za oglądanie. Łapkujcie, będzie mi bardzo miło. Zasięgi polecą. Myślę trochę wyżej. Pozdrawiam, cześć.